Tłumaczenie Maciej Rzeziński. Czyta Samuel Bukowski. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Stworzenie. Upadek człowieka. Kain i Abel. Arka Noego. Wieża Babel. Abraham. Drabina Jakuba. Józef. Początek i koniec. Secrets Unsealed przedstawia pastor Stephen Bohr w serii wykładów pod tytułem Rozszyfrowanie kodu Księgi Rodzaju. Wykład trzeci. Złota nić historii. Skłońmy głowy do modlitwy. Ojcze w niebie, kolejny raz dziękujemy Ci za przywilej bycia tutaj, by studiować Twoje święte słowo. Prosimy o prowadzenie Twojego Ducha Świętego, gdy rozpoczynamy studium Księgi Rodzaju. Pomóż nam zrozumieć ważne kwestie, o których traktuje ta wspaniała księga. I dziękujemy za wysłuchanie naszej modlitwy, gdyż prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Nasze studium rozpoczniemy podczas dzisiejszego wykładu w miejscu, w którym skończyliśmy nasz ostatni wykład. Księga Rodzaju 3:15. Pierwsza Księga Mojżeszowa 3:15. Tym z Was, których nie było na poprzednim wykładzie, proponuję zaopatrzyć się w kopię notatek, gdy będziecie dzisiaj wychodzić, dzięki czemu będziecie w stanie przejrzeć wszystkie szczegóły z ostatniego wykładu. Ale w skrócie studiowaliśmy o tym, że Adam i Ewa zgrzeszyli i oddali swoje prawo do panowania nad ziemią. I oczywiście Bóg wygłosił nad nimi karę śmierci. Ale dowiedzieliśmy się, że Bóg przyszedł do ogrodu Eden i złożył Adamowi i Ewie tę wspaniałą obietnicę, gdy przysłuchiwali się oni rozmowie Boga z wężem. A słowa Boże wypowiedziane do węża były Bożym wypowiedzeniem wojny i znajdują się w Księdze Rodzaju 3:15. Bóg mówi tutaj do węża i ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą. Między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Trzy rodzaje nieprzyjaźni. Między wężem i kobietą, między potomstwem węża i potomstwem kobiety oraz między potomstwem kobiety i wężem. Innymi słowy, nieprzyjaźń ma trzy wymiary. Ale właściwa nieprzyjaźń to ta między potomstwem kobiety i wężem. Ponieważ ostatnia część wiersza mówi: On, potomstwo kobiety, zdepcze ci głowę, wężu, a ty zranisz, ukąsisz go w piętę. Innymi słowy, Bóg mówi, pośle potomstwo na świat i on będzie z tobą walczył. Podczas tej walki zranisz go, ale raniąc go, jego stopa spadnie na twoją głowę i zmiażdży twoją głowę, wyeliminuje cię, zniszczy cię. Kiedy szatan usłyszał te słowa, przeszły go ciarki, zatrząsł się ze strachu. I w tym momencie zdecydował, że nie pozwoli temu potomstwu przyjść na świat. I pierwszy przykład tego znajdujemy w Księdze Rodzaju 4:25. Najprawdopodobniej wszyscy znamy historię Kaina i Abla. Biblia mówi, że Kain powstał i zabił swego brata.
Pytanie brzmi, czy to naprawdę Kain pragnął śmierci Abla? Czy może był to ktoś za kulisami, kto pragnął śmierci Abla? Faktem jest, że w 1 Jana 3:12, tylko się do tego odniosę, jest napisane, nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. Zwróćcie uwagę, że w tym tekście jest mowa, że Kain wywodził się od złego. Innymi słowy, Kain nie działał sam, zły stał za nim, podjudzał go, żeby zabił Abla. Rodzi się pytanie, dlaczego szatan chciał śmierci Abla? Ponieważ Bóg obiecał w Księdze Rodzaju 3:15, że pośle potomstwo na świat, które będzie z nim walczyć i które zmiażdży mu głowę. Tak więc diabeł myśli, być może ten Abel jest tym obiecanym potomstwem, a może obiecane potomstwo będzie pochodzić od niego, więc zniszczę to w zarodku. Tak więc wpływa na Kaina, żeby zabił swego brata Abla. I gdy Abel umiera, diabeł mówi, misja wykonana, koniec z potomstwem, bo Kain jest mój, a Abel jest martwy. Ale z Księgi Rodzaju 4:25 dowiadujemy się, że Boży plan nie został pokrzyżowany. Jest tam napisane, i obcował Adam raz jeszcze z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu imię Set. A potem wyjaśnia, dlaczego nazwała go Set. Set oznacza zastępca lub ten, który jest zamiast. Ewa mówi tak, Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. Bóg dał mi innego potomka. Zauważcie to kluczowe słowo, które znajdujemy w Księdze Rodzaju 3:15. Potomstwo zmiażdży ci głowę. Diabeł pozbywa się Abla, używając Kaina, a Bóg mówi, dam Ewie innego potomka. Tak więc Boży plan nie został udaremniony. Pierwsza metoda diabła, by zapobiec przyjściu potomka, to próba bezpośredniego zabicia potomka. I bardzo wyraźnie widać to w historii Kaina i Abla. Zauważcie, że wszystkie elementy z Księgi Rodzaju 3:15 znajdują się w historii Kaina i Abla. Jest tam kobieta, czyli Ewa. Jest tam wąż, bo Kain wywodzi się od złego. Są tam dwa potomstwa, czyli Kaina i Abla. A także istnieje nieprzyjaźń między dwoma potomstwami. Tak więc pierwszym przykładem Księgi Rodzaju 3:15 jest historia Kaina i Abla. Chociaż teraz wiemy, że Abel nie był konkretnie tym obiecanym potomstwem. Potomstwo wywodziło się od Abla. I wkrótce diabeł odkrywa, że Bóg nie chce, żeby któreś z tych pośrednich potomstw zmiażdżyło jego głowę. Ale że Bóg przygotowuje świętą linię lub ród, z którego w końcu będzie wywodził się ten konkretny potomek. Tak więc diabeł pomyślał, czas na plan B. Nie opłaca mi się zabijać potomków, bo jak zabiję jednego, to Bóg daje następnego. Przejdę zatem do drugiego planu, drugiej metody. I znajdujemy ją w Księdze Rodzaju 6:1-2. Pierwsza Księga Mojżeszowa 6:1-2. Są to wiersze, które będziemy studiować podczas omawiania potopu za dni Noego. I jest tu napisane, a kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły się im córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. Zauważcie, że jest tu mowa o związkach małżeńskich między synami Bożymi i córkami ludzkimi. Chciałbym, żebyście wiedzieli,
zanim odpowiem, kim jest grupa określana mianem synów bożych, a kim jest grupa określana jako córki ludzkie, chciałbym przeczytać wiersz 5, który pokazuje efekty tych związków synów bożych z córkami ludzkimi. W Księdze Rodzaju 6:5 jest napisane: a gdy widział Pan, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, to zło było skutkiem związków synów bożych z córkami ludzkimi. Synów bożych obcujących z córkami ludzkimi. A to w Starym Testamencie jest wyrażeniem oznaczającym stosunek seksualny. Innymi słowy, synowie Boży zawierali związki małżeńskie z córkami ludzkimi. Powstaje pytanie, kim są synowie Boży i kim są ludzkie córki? Najlepszą odpowiedź jest spojrzenie na kontekst. Patrzycie na 4 rozdział Księgi Rodzaju i widzicie genealogię Kaina, tego złego. Ciekawą rzeczą jest, że w genealogii Kaina wspomniane są 3 kobiety. A potem w 5 rozdziale Księgi Rodzaju znajdujecie genealogię Seta. Jest to rodowód sprawiedliwych. Tak więc w 4 rozdziale Księgi Rodzaju znajdujemy genealogię Kaina, w 5 rozdziale Księgi Rodzaju znajduje się genealogia Seta, a w 6 rozdziale Księgi Rodzaju znajdujecie synów bożych i córki ludzkie. Innymi słowy, te małżeństwa były w rzeczywistości związkami między potomstwem Kaina a potomstwem kobiety. Czyli potomstwem Abla, potomstwem Seta, dobrym i sprawiedliwym potomstwem. Gdy sprawiedliwi i bezbożni zaczęli się mieszać, świat uległ zepsuciu. Zapytam was, jak myślicie, ilu ludzi było na świecie na dzień przed potopem? 100? 1000? A może 5000? Czy ktoś powie? 10 tysięcy? Pozwólcie, że przedstawię wam pewne statystyki. Między stworzeniem a potopem minęło 1656 lat. W świecie, w którym nie brakowało zasobów naturalnych, ponieważ większość zmian w zasobach naturalnych jest wynikiem potopu. W świecie, w którym ludzie dożywali prawie 1000 lat, ile dzieci może mieć człowiek w przeciągu 1000 lat? Tak naprawdę najstarszy człowiek miał 969 lat. W świecie, w którym Bóg powiedział do mężczyzny i kobiety: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i zapełniajcie ziemię, a w 6 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że cała ziemia była pełna nieprawości, innymi słowy, cała ziemia była zaludniona. Ale czas na przerażającą obserwację. Z milionów ludzi, którzy bez wątpienia żyli na planecie Ziemia, przed potopem, tylko 8 pozostało wiernymi Bogu. A Księga Rodzaju stwierdza, że był jeden w szczególności. Noe był sprawiedliwy w oczach Pana. Co by się stało, gdyby Bóg pozwolił na dalszy bieg historii? Bez interwencji w postaci potopu, rasa ludzka uległaby zupełnemu zepsuciu i nie byłoby nikogo w Bożej świętej linii, z kogo mógłby przyjść na świat Mesjasz. Innymi słowy, diabeł realizował 2 plany. Plan numer 1 – próba zabicia potomstwa. Plan numer 2 – próba połączenia i przemieszania 2 potomstw, żeby ród sprawiedliwych stracił swoją tożsamość, a jeśli straci swoją tożsamość, wtedy żaden obiecany potomek nie będzie wywodził się z tego rodu. W Starym Testamencie ciągle zauważamy diabła, który stosuje te 2 metody. Są to jego podstawowe metody, przez które chce zapobiec przyjściu potomka. Używa Kaina do zabicia Abla, żeby potomstwo nie mogło przyjść. Miesza synów bożych z córkami ludzkimi, żeby pozbawić ten ród swojej wyjątkowości, żeby potomstwo nie mogło przyjść. Zabiorę was na wycieczkę po wielu historiach w Starym Testamencie, na które musimy spojrzeć przez pryzmat Księgi Rodzaju 3:15. Widzicie, w Księdze Rodzaju 3:15 Bóg mówi do szatana:
Pośle potomstwo, które sprawi, że samo Twoje istnienie będzie zagrożone. Tak więc, czy wydaje Wam się, że dla diabła będzie to najwyższym priorytetem, żeby zapobiec przyjściu potomstwa, które zmiażdży mu głowę? Najwyraźniej tak. A więc musimy czytać Stary Testament oświeconymi oczyma. W tle musimy zauważyć ten bój między szatanem, który próbuje udaremnić przyjście potomstwa, żeby jego głowa nie została zmiażdżona, a Bogiem, który działa, by potomstwo przyszło na świat. Chciałbym zabrać was do czasu tuż po potopie. Wspomnijmy tylko pewne wydarzenia. Czas po potopie. Udajcie się ze mną do Księgi Rodzaju 10:1. Pierwsza Mojżeszowa 10:1. Musimy zrozumieć, że chronologicznie 10 rozdział Księgi Rodzaju jest po rozdziale 11. Innymi słowy, Bóg wymienia wszystkie narody ziemi w rozdziale 10, a potem w rozdziale 11 wyjaśnia, jak te narody powstały. Zwróćcie teraz uwagę na Księgę Rodzaju 10:1. Oto dzieje rodu synów Noego, Sema, Hama i Jafeta. Gdy po potopie urodzili się im synowie. Zauważcie, że Noe miał trzech synów. Sema, Hama i Jafeta. Udajmy się teraz do wiersza 20. Jest tam napisane. To są synowie Hama według ich plemion, języków, krajów i narodów. I jest to powiedziane o każdym z synów Noego. Narody, języki, kultury świata, wszystkie wywodzą się od tych trzech synów. Jeśli udacie się do 11 rozdziału Księgi Rodzaju, odkryjecie coś bardzo ciekawego. Święta linia jest przedłużona przez Sema, jednego z synów Noego. Pozostali dwaj, Ham i Jafet, przedłużają nieświętą linię, jeśli możemy tak powiedzieć. W rzeczywistości, jeśli spojrzycie na narody, które wywodzą się od Hama i Jafeta, odkryjecie, że były to te same narody, które później próbowały zniszczyć Izraela. Pozwólcie, że wspomnę niektóre narody, które wywodzą się od Jafeta. Macie Magoga. Przy okazji, jest o nim mowa w 20 rozdziale Księgi Objawienia, jako o wielkim przeciwniku Bożego ludu. Macie Medów, którzy również pochodzą od Jafeta. Macie Grecję, nazwaną tu jako Jawan. Macie Tyr, śmiertelnego wroga Izraela. Macie również Rzym, jako jeden z tych, którzy pochodzą od Jafeta. A co z Hamem? Od Hama wywodzi się Egipt, macie Asyrię, która zniszczyła 10 północnych plemion w Izraelu, zniszczyła Samarię w 722 roku przed naszą erą. Babilon wywodził się od Hama, Kananejczycy wywodzili się od Hama, Filistyńczycy. Innymi słowy, wszystkie te narody, które były później wrogami Izraela i często próbowały zniszczyć Izraela, wywodziły się od Hama i Jafeta. Oni próbowali zniszczyć potomków Sema, dzisiaj nazywanymi Semitami. Tak więc w 10 rozdziale Księgi Rodzaju dowiadujemy się, że przez dwóch synów Noego szatan od nich kształtuje narody, przez które będzie próbował zniszczyć Izrael. Dochodzi do podstawowego nieporozumienia, które brzmi: szatan tak bardzo nienawidził Izraela, że próbował się go pozbyć, ale faktem jest, że powodem wojny szatana z Izraelem nie jest to, że diabeł nienawidził Izraela, ale to, że diabeł nienawidził Mesjasza narodu izraelskiego. Dlatego, że Bóg obiecał, że z tego rodu przyjdzie Mesjasz. Tak więc, kiedy diabeł próbuje pomieszać Izrael z narodami, żeby stracili swoją tożsamość, kiedy próbuje zniszczyć Izraela, zwróćmy uwagę na kilka przykładów z Biblii. Diabeł nie skupia się głównie na Izraelu. Atakowanie Izraela i próba zniszczenia Izraela jest jego sposobem na ucięcie świętej linii i uniemożliwienie przyjścia Mesjasza. Czy rozumiecie, o czym mówię? From coming. Are you following what I'm saying?
W taki sposób powinniśmy to czytać. Wszystko, co diabeł robi w Starym Testamencie, jest po to, żeby uniemożliwić przyjście potomstwa, ponieważ stawką jest jego istnienie. Udajmy się teraz do 11 rozdziału Księgi Rodzaju, wiersza 4. Dzieje się to około 100 lat po potopie. Wydarzenia dotyczące wieży Babel. Jest tam napisane w rozdziale 11 i wierszu 4, że ci, którzy zebrali się w tej dolinie, powiedzieli tak: Nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Będziemy później studiowali, że chcieli oni ustanowić to, co dziś nazywamy nowym porządkiem świata, w centrum ich stolicy, który zjednoczy całą ludzkość w buncie przeciwko Bogu. A kiedy ich plan nie wypalił, nazwa, którą otrzymało to miejsce, zgodnie z wierszem 9, brzmiała Babel. Czy kiedykolwiek słyszeliście nazwę Babel? W Księdze Objawienia śmiertelny wróg ludu Bożego nazywany jest jak? Babilon. Tutaj znajdujemy pochodzenie Babilonu. Jest to ciekawe, że tam, gdzie budowana była wieża Babel, mieszkała rodzina bardzo znanego człowieka. Miał on na imię Abraham. Mieszkał dokładnie w miejscu, w którym ci budowniczowie wieży chcieli stworzyć społeczność, która miała wystąpić w buncie przeciwko Bogu. W rzeczy samej, imię osoby, która przewodziła podczas budowania wieży Babel, brzmiało Nimrod, a imię Nimrod oznacza rebelia, bunt. Było to buntownicze przedsięwzięcie. I Abraham mieszkał w tej okolicy, w Ur Chaldejskim. Chaldea to starożytny Babilon. I dowiadujemy się, że na Abrahama i jego rodzinę bogowie tamtego miejsca zaczęli wywierać hańbiący wpływ. Udajcie się ze mną do Księgi Jozuego 24, 2 i 3. Księga Jozuego 24, 2 i 3. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, co działo się z Abrahamem i jego rodziną, którzy żyli tam, na tym odstępczym obszarze zwanym Babel lub Babilon. Jest napisane, i rzekł Jozue do całego ludu, tak mówi Pan, Bóg Izraela. Dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nahora. Przy okazji, rzeka to jest Eufrat. I jaki był problem? Co robili? I służyli innym bogom. Czy bogowie Babilonu zaczęli mieć na nich plugawiący wpływ? Jak najbardziej. I jest napisane w wierszu 3, wtedy zabrałem ojca waszego Abrahama zza rzeki, czyli Eufratu, i prowadziłem go po całej ziemi kananejskiej i rozmnożyłem. Jest tu napisane, jego potomstwo, Biblia Króla Jakuba mówi, jego nasienie, i rozmnożyłem jego potomstwo, dałem mu bowiem Izaaka. Jaki tam był problem w Dolinie Babel, gdzie planowano stworzyć społeczność zbuntowaną przeciwko Bogu? Problem był taki, że Abraham tam mieszkał i jest napisane, że on i jego rodzina służyli innym bogom. Ale Bóg miał plany w stosunku do Abrahama. Nie mógł ich zrealizować dla Abrahama tam, w Dolinie Babel, w Ur. Tak więc jest powiedziane tutaj, że Bóg wyprowadził Abrahama z miejsca, gdzie służyli innym bogom, by zaprowadzić go do ziemi Kanaan, i Bóg miał szczególny plan dla Abrahama. Bóg musiał go zabrać, żeby nie skalał się z tamtymi narodami, bo wówczas święta linia, która miała pochodzić od Abrahama, w końcu by znikła. Widzicie, Bóg wiedział, co szatan próbuje zrobić, więc wyprowadził Abrahama, ponieważ Bóg miał szczególne plany w stosunku do Abrahama. Zobaczmy, jakie to były plany. Księga Rodzaju 12:1. Pierwsza Księga Mojżeszowa 12:1.
Następnie przeskoczymy do wiersza trzeciego. Jest napisane: I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej. Zwróćcie uwagę, Bóg mówi, wyjdź z ziemi swojej, wyjdź z Babilonu. W Księdze Objawienia również znajdujemy wezwanie do wyjścia z Babilonu w czasach końca. Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, dlatego, że jego rodzina służyła innym bogom, jak dowiedzieliśmy się z Księgi Jozuego i z domu ojca swego. Wiersz trzeci. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I wszystkie plemiona ziemi będą w Tobie, co? I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Jakie plany miał Bóg w stosunku do Abrahama? Miał plan, żeby przez Abrahama wszystkie narody ziemi były błogosławione. Ale słuchajcie, co chcę teraz powiedzieć. To nie Abraham miał przynieść błogosławieństwo. Miało to być przez potomstwo Abrahama. Abraham był narzędziem, przez które w końcu potomstwo miało przyjść na świat. Zwróćcie uwagę, co znajdujemy w Księdze Rodzaju 22:18. Pierwsza Mojżeszowa 22:18. 22 rozdział Księgi Rodzaju będziemy studiować w dalszej części tej serii. Bóg mówi do Abrahama tak: I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Zauważcie, że w Księdze Rodzaju 12:3 Bóg mówi: W tobie wszystkie narody ziemi będą błogosławione. Tutaj wyjaśnia, że chodzi tu o potomstwo Abrahama, w którym będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Bóg planował zesłać błogosławieństwo na świat przez potomstwo Abrahama. Udajcie się ze mną do listu do Galacjan, rozdziału trzeciego. I zwróćmy uwagę, kim jest to potomstwo. Trzeci rozdział listu do Galacjan. I ten wiersz już czytaliśmy. Wiersz 16. Galacjan 3:16. Jest tam napisane: Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Kto jest potomkiem Abrahama, w którym wszystkie narody ziemi mają być błogosławione? Według apostoła Pawła to Chrystus. Innymi słowy, Bóg powołał Abrahama z Babilonu, z Ur Chaldejskiego, ponieważ on i jego rodzina zaczynali ulegać wpływom tamtejszych religii, mogli stracić swoją tożsamość. Szatan robił to samo co przed potopem, mieszając oba potomstwa, więc Bóg wyprowadził go do Kanaanu i powiedział: W twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Diabeł wiedział, że Bóg ma szczególny plan w stosunku do Abrahama i wiedział, że Bóg obiecał Abrahamowi, że da mu potomka. Tak więc teraz diabeł mówi do Abrahama: minęło wiele, wiele lat, a ty nie masz żadnego potomka, a twoja żona nie może mieć dzieci. Tak więc diabeł szepcze mu do ucha: Abrahamie, może Bóg ma na myśli inny plan. Może masz mieć dzieci w inny sposób. Tak więc diabeł szepcze do ucha Sary: Saro, powiedz swojemu mężowi, żeby wziął niewolnicę, Hagar, i może potomstwo będzie pochodzić od Hagar. Zwróćcie uwagę, co znajdujemy w Księdze Rodzaju 16:2. Pierwsza Mojżeszowa 16:2. Jest tam napisane: Rzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pan odmówił mi potomstwa. Widzicie, ona obwinia Boga, ale to nie była wina Boga. Obcuj proszę z niewolnicą moją. Może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram głosu Saraj. Czy myślicie, że to był tylko głos Saraj? Absolutnie nie, ponieważ w tle macie Księgę Rodzaju 3:15. Wszystko, co robi diabeł, robi po to, żeby zapobiec przyjściu potomstwa lub po to, żeby zniszczyć to potomstwo. Dlaczego narodziny tego dziecka mają takie znaczenie? Imię dziecka, które Abraham miał z Hagar, brzmiało Ismael. A czy wiecie, co Ismael chciał zrobić z Izaakiem, gdy Izaak, dziecko obietnicy, się urodziło? Chciał go zniszczyć.
Jak myślicie, kto wykorzystywał Ismaela, do którego narodzin przekonał Abrahama i Saraj, żeby zabił Izaaka, syna obietnicy? Nie ma wątpliwości, że to diabeł chciał śmierci Izaaka. Pytacie, gdzie Biblia o tym mówi? Cóż, w liście do Galacjan 4:29. List do Galacjan 4:29. Znajdujemy taką wzmiankę o Ismaelu. Jest tam napisane: lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, czyli Ismael, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Co robiło dziecko narodzone według ciała, Ismael? Prześladowało dziecko, które narodziło się według ducha. Kto krył się za Ismaelem? To musiał być szatan, bo szatan krył się za Kainem, nieprawdaż? Gdy niszczył Abla. Szatan walczy o swoje własne istnienie. Próbuje zapobiec przyjściu potomka. A niedługo później dochodzi do kolejnych narodzin. W rzeczywistości do dwóch narodzin, bliźniaki, jest to Jakub i Ezaw. Czy kiedykolwiek czytaliście historię Ezawa i Jakuba? Czyj charakter miał Ezaw? Do kogo Ezaw był podobny? Do Boga? Wziął sobie żony z Kanaanu, gdy ojciec powiedział mu, nie bierz ich za żony, a on powiedział, wezmę, jeśli zechce. Sprzedał swoje pierworództwo za talerz soczewicy. Nie myślał o tym, że to z pierworodnego kiedyś narodzi się Mesjasz. Nie zależało mu, bo był głodny, więc sprzedał te pierworództwo za talerz soczewicy. I w Księdze Rodzaju 27:41 czytamy, Księga Rodzaju 27:41. Dlatego znienawidził Ezaw Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec. I taki powziął Ezaw zamiar. Jaki? Zabiję brata mego Jakuba. Jak myślicie, kto chciał wykorzystać Ezawa, żeby zabić jego brata Jakuba? Nie ma żadnej wątpliwości, że diabeł wiedział, że Jakub odegra bardzo ważną rolę w Bożym planie zbawienia. W rzeczywistości to z 12 synów Jakuba miało przyjść obiecane potomstwo, a dokładnie od Judy. Teraz przesuwamy się dalej, do dni Józefa. I w jutrzejszym wykładzie będziemy dokładniej studiować doświadczenie Józefa, ponieważ jest bardzo interesujące i ma wiele wspólnego z tym, o czym rozmawiamy dzisiaj. W wielkim skrócie. Józef wycierpiał wiele niesprawiedliwości. Był dobrym chłopcem, a jednak wszystko wydawało się walić. Został sprzedany jako niewolnik do Egiptu. Ponieważ odmówił cudzołóstwa, znalazł się w więzieniu. Każdy mógłby pomyśleć, po co mam służyć Bogu? Spójrzcie, jak kończą ci, którzy służą Bogu. Ale on wiedział, że Bóg ma plan. I tym planem, oczywiście, było to, że w końcu miał zostać premierem Egiptu, żeby gdy nadejdzie 7 lat urodzaju, mógł zarządzać i gromadzić nadmiar, który wyprodukowała ziemia, tak aby gdy nadejdzie 7 lat głodu, społeczeństwo mogło przetrwać. Na końcu tej historii Józef ujawnia się swoim braciom, a jego bracia ściskają go i mówią: Józefie, tak żałujemy tego, co zrobiliśmy. Prosimy, wybacz nam. Wiecie, co Józef odpowiada? Udajcie się ze mną do Księgi Rodzaju 45:5-7. Pierwsza Mojżeszowa 45:5-7. Józef mówi: lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować, przy czym? Przy życiu. Bo już 2 lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie 5 lat bez orki i żniwa.
A teraz zwróćcie uwagę na wiersz 7. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam co? Przetrwanie na ziemi. I aby wielu pozostało zachowanych przy życiu. Myślicie, że Bóg wiedział, że diabeł doprowadzi do 7 lat głodu? Jaki był zamiar diabła? Jego zamiarem było zagłodzić na śmierć Jakuba i jego rodzinę. Ale Bóg, wiedząc o tym, posłał zawczasu Józefa do Egiptu, żeby poczynił przygotowania, żeby, jak jest napisane, zapewnić przetrwanie. Niektóre tłumaczenia oddają to zapewnić potomstwo. Widzicie, co dzieje się za kulisami? Wszystkie zdarzenia, które mają miejsce, uwidaczniają plan, który ma miejsce poza historią. My widzimy tylko zewnętrzne wydarzenia, ale wiemy, że gdy Bóg powiedział diabłu, przyjdzie potomstwo i zmiażdży ci głowę, wiemy, że diabeł mówi, nie mogę pozwolić, żeby potomstwo przyszło. Tak więc w tych wszystkich okolicznościach i wydarzeniach diabeł próbuje zapobiec przyjściu potomstwa. Jest tak wiele tego, co moglibyśmy jeszcze powiedzieć. Nie będę czytał wszystkich fragmentów, ale przedstawię wam koncepcję. Zwróćcie uwagę na Księgę Rodzaju 15, 13 i 14. Przesuwamy się trochę do przodu w historii. Pierwsza Mojżeszowa 15, 13 i 14. Tutaj Bóg daje Abrahamowi proroctwo. Jest tu napisane. I rzekł do Abrama, wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przechodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie, i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. Co mówi Bóg? Mówi, twój lud będzie wzięty do pewnego kraju i wiemy, że był to Egipt, a pod koniec 400 lat wyprowadzę ich z ziemi egipskiej. A na innym miejscu mówi i zabiorę ich do Kanaanu. Czy nie jest to ciekawe, że Bóg obiecał wyprowadzić Izrael z Egiptu do Kanaanu? Czy wiecie, że Bóg obiecał Abrahamowi i jego potomstwu ziemię kananejską? Wielu ludzi dzisiaj wierzy, że to państwo Izrael należy do narodu żydowskiego według boskiego prawa, ale studiując Pismo Święte odkrywamy, że powodem, dla którego Bóg dał Abrahamowi ziemię kananejską, a także jego potomstwu ziemię kananejską, wynikało z Bożego planu, według którego Mesjasz miał się narodzić w tej krainie. Czy Jezus narodził się w miejscu, które wcześniej było nazywane Kanaan? Jak najbardziej. Narodził się w Betlejem Judzkim. To był kiedyś Kanaan. Tak więc diabeł usłyszał to proroctwo. 400 lat później wyprowadzi ich do Kanaanu. Myślicie, że diabeł chciał, żeby udali się do Kanaanu, gdzie miał urodzić się Mesjasz? Absolutnie nie. Co zatem diabeł zrobił z Faraonem? Czy Izraelowi łatwo było opuścić Egipt? To była walka. Nadprzyrodzona walka. W rzeczywistości, czy wiecie, że w księdze Ezechiela 29:3 Faraon jest nazwany wielkim smokiem? Faraon jest nazwany wielkim smokiem, ponieważ jest potomstwem smoka. I Faraon zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby zatrzymać Izrael w Egipcie. Jak myślicie, kto nie chciał, żeby Izrael wyszedł z Egiptu? Nie sam Faraon, to był szatan. Dlatego, że szatan znał to proroctwo, wiedział, że jeśli Izrael uda się do Kanaanu, to tam narodzi się obiecane potomstwo, bo widział, jak Bóg wyprowadził Abrama z Babel, z Ur, żeby zaprowadzić go do Kanaanu. Diabeł wiedział, że coś szczególnego miało się stać w Kanaanie i nie miał zamiaru pozwolić Izraelowi udać się do Kanaanu. Izrael dotarł do granic ziemi obiecanej. Wysłali szpiegów. 10 szpiegów wróciło ze złymi wieściami. Tam są olbrzymi, nie możemy tam wejść. Jak myślicie, kto zasiał w nich tę myśl? Nie możecie wejść do Kanaanu, nie jesteście wystarczająco silni, wracajcie do Egiptu. To nie był Bóg, to nie był ich pomysł. A czyj to był pomysł?
Kto nie chciał, żeby weszli do Kanaanu? Szatan. A potem, 40 lat później, znów docierają do granicy ziemi obiecanej. Już mają wchodzić do Kanaanu i dochodzi do zdarzenia opisanego w Księdze Liczb 25. Powiem wam coś o tym. Są gotowi, żeby wejść do ziemi obiecanej. I Bileam zostaje zaproszony, żeby przeklinać Izraela, ale nie może go przeklinać, bo Izrael jest w dobrej relacji z Bogiem. Tak więc w końcu Bileam mówi królowi Balakowi: jedyny sposób, w jaki możesz kiedykolwiek pokonać ten naród, to zepsuć ich od środka. Nie możesz ich zniszczyć od zewnątrz, bo są w dobrej relacji z Bogiem. Jedyny sposób to zepsuć ich od środka. Wiecie, co się stało? Bałwochwalcze kobiety z Moabu przyszły i uwiodły dzieci Izraela. Uwiodły mężczyzn izraelskich, by uprawiali z nimi stosunki seksualne, które były zakazane, oraz żeby zwrócili się do bogów Moabu, żeby zaczęli praktykować bałwochwalstwo. 23 tysiące Izraelitów padło na granicy ziemi obiecanej z powodu zmieszania i połączenia tych dwóch potomstw. Po raz kolejny szatan działa za kulisami, żeby zapobiec przyjściu potomstwa. Bóg działa, by zesłać potomstwo na świat. Jak wam się wydaje, dlaczego narody kananejskie powstały przeciwko Izraelowi? Nie miały zamiaru oddać Izraelowi tej ziemi. Dlatego, że w tej krainie miało się stać coś szczególnego. Szatan o tym wiedział, bo Bóg zaprowadził Abrahama do tej krainy, zaprowadził Izraela do tej krainy. Mówi: wiem, że potomstwo narodzi się w tej krainie. Przy okazji, czy wiecie, że Góra Moria, czyli miejsce, na które Abraham zaprowadził swego syna Izaaka i umieścił go na ołtarzu, Góra Moria była ostatnim miejscem, które zostało zdobyte przez Dawida podczas zakładania miasta Jeruzalem? Diabeł nie chciał oddać Góry Moria bez walki. Dlatego, że właśnie na Górze Moria została później zbudowana świątynia Salomona. Będziemy o tym mówić w późniejszym czasie. Następnie mamy oczywiście historię Dawida. Czy wiecie, że w drugiej księdze Samuela 7, 12 i 13, wiem, że poruszamy się szybko, nie mamy czasu czytać wszystkich fragmentów, macie je w spisie i mam nadzieję, że do nich zajrzycie. W świetle tego, co studiujemy, Bóg powiedział, że tron Dawida będzie na wieki, że Bóg da Dawidowi potomstwo, które będzie zasiadać na jego tronie na wieki. Pozwólcie, że zadam wam pytanie, kto był tym potomstwem? Ewangelia Łukasza 1, 42 i 43 mówi nam, że tym potomstwem z domu Dawida był Jezus. Czy wydaje się wam, że diabeł wiedział, że Mesjasz będzie synem Dawida? Myślicie, że słyszał tę obietnicę, którą złożył Bóg? Oczywiście, że tak. Jak myślicie, dlaczego Dawid miał tyle problemów? Na przykład, siedzi w pałacu i gra na harfie dla Saula, dwukrotnie, a Saul, który według Biblii był opętany przez złego ducha, wziął swoją włócznię i cisnął nią w Dawida, aby przybić go do ściany. Czyj to był pomysł? Czy to był pomysł Saula? Nie wydaje mi się. To był zły duch. Kto chciał śmierci Dawida? Szatan? Czemu miałoby mu zależeć na śmierci Dawida? Dlatego, że potomstwo miało pochodzić od kogo? Od Dawida. Następnie możecie udać się do pierwszej księgi Kronik 21:1. Bóg powiedział Dawidowi: nie licz Izraela, bo twoja siła jest we mnie, nie w liczbach. I jest tam napisane w pierwszej księdze Kronik 21:1, że szatan skusił Dawida do dokonania spisu ludności Izraela. Jego zamiarem było, żeby za dokonanie spisu ludności Izraela Bóg zniszczył Dawida, dlatego że od Dawida miało pochodzić potomstwo. A potem macie to smutne doświadczenie Dawida i Batszeby. Bezczynny umysł staje się warsztatem diabła. Biblia mówi, że Dawid powinien być na wojnie, a on był bezczynny w pałacu. Oczywiście, wychodzi, widzi tę piękną kobietę i skracając tę historię, popełnia z nią cudzołóstwo, a następnie doprowadza do zamordowania jej męża podczas bitwy. Czy wiecie, jaka kara w Bożym Prawie, w Starym Testamencie, w czasach teokracji, jaka była kara za cudzołóstwo i morderstwo?
Ta osoba miała być wyprowadzona i ukamienowana. Jak myślicie, kto chciał, żeby ukamienowano Dawida? Szatan. Widzicie, ten pomysł popełniania cudzołóstwa i morderstwa nie narodził się tak po prostu w umyśle Dawida. Jest ktoś, kto chciał zniszczyć Dawida. Nie dlatego, że nienawidził Dawida, ale dlatego, że nienawidził potomstwa, które miało pochodzić od Dawida. Czy zauważacie ten motyw? Cały Stary Testament musi być osadzony w ramie Księgi Rodzaju 3:15, dlatego że jest to walka o własne istnienie, jest to najwyższy priorytet. A następnie mamy oczywiście historię Salomona. Wiecie, mam tu kilka fragmentów. Pierwsza Księga Królewska 11:1-3 mówi, że Salomon, który był najmądrzejszym człowiekiem, który kiedykolwiek żył, a także stał się najgłupszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek żył, ponieważ gdy był młodym mężczyzną, odszedł od Pana. Chcecie wiedzieć, dlaczego odszedł? W skrócie, dlatego, że miał 1000 żon. A wiecie, skąd te żony pochodziły? Możecie o tym przeczytać w tym fragmencie z pierwszej Księgi Królewskiej 11. Pochodziły z pogańskich narodów, które otaczały Izraela. Jak myślicie, dlaczego szatan chciał, żeby Salomon łączył się z kobietami z innych pogańskich narodów? Dlatego, że miał nadzieję, że Salomon zatraci tożsamość tego, od kogo miało pochodzić potomstwo. Ponieważ Salomon był synem Dawida, pochodził z rodu Dawida, a Mesjasz miał pochodzić z rodu Salomona. Mógłbym podać wam wiele innych historii. Macie Sanheryba, króla Asyrii, który przybywa i niszczy 10 północnych plemion, znanych jako Izrael. Potem wyrusza przeciwko Judzie, zamierza zniszczyć Jeruzalem, a Asyryjczycy byli znani z ludobójstwa. Oni nie brali jeńców, wygubiali całe narody. A gdy otoczyli Jeruzalem, 185 tysięcy żołnierzy gotowych do ataku, anioł pański przyszedł i zabił jednej nocy 185 tysięcy żołnierzy, oswobadzając tym samym Judę, dwa plemiona z południa. To diabeł doprowadził Izrael do mieszania się z innymi narodami, żeby zostali wypędzeni z ziemi obiecanej do Babilonu. Zwróciliście na to uwagę? Że z powodu ich grzechów, mieszania się z narodami, Izrael dostał się do niewoli babilońskiej, zostali wygnani z ziemi. Czy wiecie, że Bóg powiedział Mojżeszowi w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdziale 28, że jeśli będą niewierni, zostaną wygnani z ziemi, a diabeł bardzo się cieszył, że zostali wygnani, ponieważ wiedział, że Mesjasz miał się narodzić w ziemi obiecanej. O to właśnie chodzi w zdobywaniu i traceniu ziemi. Nie chodzi tu o Izrael, ale o Mesjasza Izraela. Następnie mamy historię Estery. W Księdze Estery 3:13 jest napisane, że człowiek o imieniu Haman uknął spisek i wpływał na króla, żeby wytępić, pozabijać i wytracić wszystkich Żydów konkretnego dnia. Wydaje się, że diabeł nienawidzi Żydów. Ja uważam, że on nienawidzi wszystkich, ale dlaczego chciał wytępić naród żydowski po okresie niewoli? Bo wiedział, że od Żydów będzie pochodziło obiecane potomstwo. Widzicie, Stary Testament jest skoncentrowany na potomstwie. Nie jest skoncentrowany na Izraelu. Izrael nie mógł zmiażdżyć głowy diabła. Diabeł ich pokonał, ale był ktoś, kto tego dokonał. Mesjasz, Jezus Chrystus. Zwróćcie uwagę na Księgę Ezdrasza 9:2. Diabeł nie tylko chciał zniszczyć Izrael po okresie niewoli, próbował zrobić jeszcze coś innego. Księga Ezdrasza 9:2. Księga Ezdrasza to ta krótka księga tuż przed Nehemiaszem. Na pewno wam to pomoże. Jest tu napisane, po okresie niewoli. Brali bowiem ich córki za żony dla siebie i dla swoich synów. Chodzi o szlachetnie urodzonych, tych z rodu królewskiego. Tak, że święte potomstwo zmieszało się z ludami tych ziem. A w tym wiarołomstwie przodowali naczelnicy i przełożeni. Do czego diabeł namawiał dostojników po okresie niewoli? Namawiał ich do mieszania się z narodami, do zmieszania świętego potomstwa.
I tak przez cały Stary Testament szatan działa, próbując zabić potomstwo, próbując zniszczyć potomstwo, czyli ród, z którego będzie pochodzić potomstwo. Diabeł próbuje zapobiec wypełnieniu proroctwa z Księgi Rodzaju 3:15. Ale dowiadujemy się, że gdy wypełnił się czas, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety. Diabeł nie mógł powstrzymać jego przyjścia. Gdy nadszedł moment, gdy wypełnił się czas, Bóg posłał swego Syna na ten świat, a w Ewangelii Mateusza 1:1 czytamy, że był on potomkiem Abrahama i potomkiem Dawida. Przy okazji, czy nie wydaje się wam interesujące, że w 5 rozdziale Księgi Rodzaju znajduje się genealogia od dni Adama do dni Noego? W 11 rozdziale Księgi Rodzaju znajduje się genealogia od dni Sema, syna Noego, do dni Abrahama. A w 1 rozdziale Ewangelii Mateusza znajduje się genealogia od dni Abrahama do czasów Chrystusa. A po tej genealogii już nie ma więcej genealogii. W rzeczy samej apostoł Paweł radzi, żeby nie skupiać się na genealogiach, bo już przestały być ważne, dlatego że ich celem było śledzenie świętej linii Mesjasza. I narodził się Jezus, potomek Abrahama, pojedynczy potomek, w którym wszystkie narody ziemi miały być, co? Błogosławione. Czy diabeł wiedział, że on się narodził? Czy diabeł wiedział, gdzie on ma się urodzić? O tak, zatem diabeł mówi, nie udało mi się zatrzymać jego przyjścia, nie udało mi się zniszczyć Izraela, nie udało mi się zmieszać Izraela z innymi narodami, żeby zgubili swoją tożsamość. On przyszedł. Zatem co robi diabeł, gdy rodzi się Jezus? Udajcie się ze mną do 12 rozdziału Księgi Objawienia. Księga Objawienia 12 i zwróćcie uwagę na wiersz 3. Apokalipsy 12:3. Jest tu napisane, i ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny, rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów, a ogon jego zmiótł 3 część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I zwróćcie teraz uwagę, i stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. Czy znajdują się tutaj te same elementy, co w Księdze Rodzaju 3:15? Czy jest tu kobieta? Jasne. Czy jest potomstwo kobiety? No tak. Czy jest smok lub wąż? Tak. Czy jest nieprzyjaźń? Jak najbardziej jest. Jest to pierwsze wypełnienie Księgi Rodzaju 3:15, gdzie jest napisane, że on, potomek kobiety, zmiażdży ci głowę, a ty zranisz go w piętę. Innymi słowy, Jezus przychodzi na świat, a diabeł próbuje go zdusić w zarodku. Próbuje go zniszczyć, ale w wierszu 5 dowiadujemy się, że porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. Tak więc dziecię umknęło z rąk szatana. W rzeczywistości Jezus przyszedł na ten świat i żył doskonałym życiem, życiem, które ty i ja powinniśmy prowadzić. Gdy go przyjmuję, on daje mi swoje życie, przypisuje mi je. A na końcu swego życia umarł, śmiercią, która należała się mi, umarł za moje grzechy. Nigdy nie pozwolił się zwyciężyć szatanowi. Innymi słowy, wypełnił obietnicę z Księgi Rodzaju 3:15. Zadał diabłu śmiertelny cios w głowę. A następnie Jezus wrócił do nieba. Ta opowieść się tam nie kończy, ponieważ gdy Jezus wraca do nieba, diabeł mówi: teraz muszę się zadowolić następnym w kolejce. Nie udało mi się pokonać potomstwa kobiety, więc teraz zajmę się kobietą. I w Księdze Objawienia 12:13, jeżeli udacie się tam ze mną, widzimy diabła, który prześladuje kobietę, która wydała na świat potomstwo. I przy okazji zobaczymy, że kobieta reprezentuje Kościół.
Kobieta reprezentuje Kościół. W tym przypadku Kościół Starotestamentowy wydał Jezusa na świat, a gdy Jezus wstępuje na tron, Kościół istnieje dalej i jest prześladowany przez szatana. Zwróćcie uwagę na Księgę Objawienia 12:13. Jest tu napisane, a gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. Czy Księga Rodzaju 3:15 mówi, że nastanie nieprzyjaźń między wężem a kobietą? Tak? Czy jest to opisywane tutaj, w 12 rozdziale Księgi Objawienia, nieprzyjaźń między wężem i kobietą? Tak. A czy jest to podstawowa nieprzyjaźń? Nie. Podstawowa nieprzyjaźń polega na tym, że potomstwo niewiasty zmiażdży głowę węża. To jest nieprzyjaźń numer jeden. Nieprzyjaźń między wężem i kobietą to drugorzędna nieprzyjaźń. Czy zauważyliście, że w 12 rozdziale Księgi Objawienia występuje ten sam motyw? Ponieważ jest mowa o dziecku, które rodzi kobieta, dziecko pokonuje węża, a następnie jest porwane do Boga, do jego tronu. Potem diabeł mówi, nie byłem w stanie go pokonać, więc zajmę się kim? Zajmę się kobietą. I tam znajdujecie inny rodzaj nieprzyjaźni. Szatan atakuje Kościół, dlatego w okresie Cesarstwa Rzymskiego rozpoczęły się brutalne prześladowania Kościoła, ciała Chrystusa. W okresie średniowiecza również miały miejsce brutalne prześladowania ludzi wiernych Bogu. Miliony takich ludzi umierały w okresie średniowiecza, ponieważ skoro diabeł nie mógł zniszczyć potomstwa Jezusa, to musi zająć się kolejnym w kolejce potomstwem potomstwa, jeśli pozwolicie. Udajmy się szybko do 3 rozdziału listu do Galacjan, a potem otworzymy ostatni fragment, Księga Objawienia 12:17. List do Galacjan 3:27. Jest to bardzo ważny wiersz, ponieważ mówi o potomstwie potomstwa. Widzicie, jedynym prawdziwym potomkiem jest kto? Jezus. Nie mówi potomkom, jako wielu, ale jednemu potomkowi, którym jest Chrystus. Ale teraz zwróćcie uwagę na list do Galacjan 3:27. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, zrobili co? Przyoblekliście się w Chrystusa. A teraz zwróćcie uwagę na wiersz 29, bardzo ważny wiersz. A jeżeli jesteście Chrystusowi, jak stajemy się Chrystusowi? Właśnie o tym czytaliśmy w wierszu 27. Jak stajemy się Chrystusowi? Stajemy się Chrystusowi podczas chrztu. Tak więc jest tu napisane, a jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście kim? Jesteście potomkami Abrahama, dziećmi według obietnicy. Tak więc powstaje pytanie, kto jest dzisiaj potomkiem Abrahama? Potomkiem Abrahama jest Chrystus. Ale kto jeszcze jest potomstwem Abrahama? Ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa. Pytanie, czy uważacie, że diabeł nienawidzi Kościoła tak samo, jak nienawidził Chrystusa? Oczywiście, bo Kościół jest ciałem Chrystusa. Tak więc ostateczne prześladowanie będzie dotyczyło potomstwa Abrahama, duchowego potomstwa Abrahama, które przyjęło Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. Ostatni fragment, Księga Objawienia 12:17. Mówi o tym ostatecznym prześladowaniu i są tu 4 elementy z Księgi Rodzaju. I zawrzał smok gniewem na niewiastę, jest tu wąż i kobieta, i odszedł, aby podjąć walkę, tutaj mamy nieprzyjaźń, z resztą jej potomstwa lub resztą jej nasienia, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.